kochanie, a czy możemy tak prowadzić? Tak, ja też jestem, tylko bez mikrofonu. Czy bez mikrofonu słychać mnie dobrze? Bo musiałam tu podłączyć po prostu do ładowarki, tak? No to dobrze, to w takim razie możemy robić dalej, bo no coś mam z telefonem, po prostu jutro pojadę, kupię nowy. Dobrze, jeśli mnie słychać, to możemy działać dalej. No to super. Tak, super. Jesteście bardzo, bardzo Państwu jestem wdzięczna, że jesteście tacy wyrozumiali i cierpliwi. Tak, czyli co? My będziemy mieli mnóstwo sytuacji w życiu, kiedy trzeba będzie przejść przez dyskomfort. Między innymi na przykład w sytuacji, kiedy koleżanka zadaje nam jakieś pytania, wiedząc, że ktoś nas obgaduje, tak? I my nie prostujemy jej informacji, nie tłumaczymy się, bo pamiętamy, że nigdy nie wolno się tłumaczyć, nigdy. Chociażby nie wiadomo, jak przykro nam nie było, nie wolno się tłumaczyć. I trzeba po prostu zadać sobie pytanie, w jakim celu koleżanka zadaje nam to pytanie. Co jeszcze? Jeszcze, czyli przyzwyczajamy się do dyskomfortu i pamiętamy, że im więcej takich sytuacji przyjdziemy w życiu, tym lżej będą dla nas następne podobne sytuacje, tak, do przejścia. No to w końcu po prostu psychika nie lubi wydawać energię na to, co jest zbędne, na to, co jest nieistotne. I jeżeli my nie reagujemy, nie damy się sprowokować, nie tłumaczymy się, nie robimy jakichś zbędnych ruchów, psychika w końcu uznaje to za zbędne działanie, tak? I następnym razem, kiedy ktoś postawi nas w jakiejś tam niezręcznej sytuacji, albo wywołując u nas poczucie winy, albo prowokując nas do tłumaczenia się, to nie będzie dla nas takie przykre i bolesne, tak? Bo nasza psychika już odnotowała, że nie trzeba się tym przyjmować. Tak, to jest... Dzięki Pani mam już psychikę gangstera. Dla Pani cierpliwości nie zabraknie. Super, bardzo mi miło. Dobra, mam pytanko, koleżanka już. Koleżanka obraziła się, bo nie pożyczyłam jej kasy na imprezy. Jak się zachować? Pozdrawiam. Ale już się pani zachowała, pani nie pożyczyła jej kasy. No i okej, okay, no niech się obraża, to jest jej wybór. Pani wybór jest pożyczyć kasę czy nie pożyczyć, bo to jest pani kasa. Pani ją zarobiła, a wybór koleżanki jest obrazić się czy się nie obrazić, stracić przyjaźń z panią z powodu kasy, czy nie stracić, tak? Koleżanka jeszcze się porozrzuca ludźmi i dojdzie do wniosku, że po prostu jest sama, bo nigdy nie będzie tak, że świat po prostu będzie dostosowywał się do niej. I tyle. Pani już postąpiła, podjęła Pani decyzję, moim subiektywnym zdaniem, bardzo dobrą. Jestem przeciwna temu, żeby pożyczać pieniądze. Wiatr garba temu w plecy, dokładnie, tak. A co Pani powie na komentarzy typu nie masz męża? Nie masz męża ani dzieci, więc nie masz problemów. Jakie ty możesz mieć problemy? Ja proponuję przytaknąć, powiedzieć, no rzeczywiście, ma pani rację, ja super, ja nie mam problemów i tyle. Jakby o co chodzi, bo ktoś jeszcze na YouTube, pamiętam, zadawał pytanie, jak odpowiadać psychopatom, jeśli wiemy, z kim mamy do czynienia, tak? Psychopatom, manipulantom i tak dalej. Oczywiście można odpowiadać, można wymyślić coś, jakąś taką odpowiedź, która stawia tą osobę na jej właściwe miejsce, tak? Jeśli ktoś się nas pyta, a słyszałeś, co tam o tobie mówi ktoś tam, tak? To trzeba, można powiedzieć, że a w jakim celu zadajesz mi to pytanie? Albo... Nie wiem, po prostu można powiedzieć, że ja nie lażę po śmietnikach, albo nie interesuję się ten, a można po prostu w ogóle nie reagować. Ja wybrałam opcję taką, że kiedy rozmawiam z psychopatą, czy z manipulantem, czy z narcyzem, i a oni mają, tak jak ta baśnia o skorpionie, tak, o której mówiliśmy podczas tego live'u na Ukrainie,
To jest skorpion, on się nie zmieni, ty mu nic nie udowodnisz, ty, on nie ma empatii, to jest jego natura, tak jak państwo mnie dobrze poprawiliście, że nie przyroda, mówi się nie przyroda skorpiona, tylko natura skorpiona, bardzo dziękuję. Tam jeszcze parę przejęzyczeń miałam w tamtym wideo, później zrozumiałam, no ale trudno. Co chciałam powiedzieć, nie ma sensu reagować, wydawać jakąś reakcję na jakieś te odchyły psychopaty, czy manipulanta, czy ten. Ważne, że my to rozumiemy. My rozumiemy, z kim mamy do czynienia. My rozumiemy, w jakim celu my teraz rozmawiamy z tą osobą, co my chcemy osiągnąć, tak? I rozumiemy, że w jakim celu on czy ona robi pewne jakieś tam kroki, tak? Czy chce nas sprowokować, czy chce, bardzo często to robią psychopaci, manipulanci, obniżyć nasze poczucie własnej wartości, tak? Zdeprecjonować albo spowodować, żebyśmy się tłumaczyli. I skoro my to rozumiemy, tak? Rozumiemy, że ta osoba się nie zmieni, no to nie ma sensu się denerwować, czy ją prostować. Ja po prostu przytakuję albo nic nie mówię. Jeśli nie ma pytania, nie ma odpowiedzi. No ale ja puszczam to mimo uszu. Ja proponuję, to jest najlepsze rozwiązanie. Nie ma sensu denerwować się i starać się zmienić skorpiona, którego naturą jest żądlić i zabijać, tak? Bardzo dziękuję za lajki, tak? Tak, no dobra, ja się nie przyjmuję uwagami, ale jest kwestia jeszcze tego, że nie powinno się pozwalać komuś wchodzić na głowę. Warto ripostować czy odpuszczać? A dlaczego pani uważa, że pani reakcja, nawet bez słów, nie jest wystarczająco, nie spełnia funkcji riposty, tak? Jeśli na przykład manipulant wchodzi pani na głowę, jak pani to określiła, tak? No to też w zależności od tego, co ma pani na myśli, jakby pani napisała jakiś dialog, nie? No to może pani spokojnie słuchać. Mieliśmy takie szkolenie, jak odpowiadać, coś w rodzaju aikido. Jak odpowiadać na różne ataki, tam nie tylko poczucie winy, na ataki słowne, na przykład, że a co, ciebie nawet nie zaprosili tam, tak, na tą imprezę, albo jeszcze coś. Pierwsze, tam trzy były, jeśli oglądają mnie państwo, którzy uczestniczyli w tym szkoleniu, to pamiętamy tam trzy punkty, tak, i pierwszym punktem jest wysłuchanie tego, co mówi do nas osoba toksyczna. Słuchamy po prostu ze zrozumieniem, patrzymy jej w oczy, trzeba patrzeć w oczy koniecznie, tak, manipulantowi, czy psychopacie, czy innemu jakiemuś toksycznemu gadowi. Patrzymy w oczy, kiwamy, że słuchamy, rozumiem, po prostu kiwamy i słuchamy. No on tam mówi coś, nie wiem, jakieś te. Nie dajemy się sprowokować po prostu, tak? Później, jeśli chcemy, to zależy od nas, możemy odpowiedzieć co do sedna sprawy, ale nie musimy to robić. Na pewno nie musimy się tłumaczyć i na pewno nie musimy odpowiadać, jeśli nie było pytania. Spokojnie po prostu, tak? Na przykład, no jaki może być, jaka może być jeszcze, jakie zdanie może powiedzieć psychopata, czy jakiś toksy, który chce nas zdenerwować. Na przykład, no co za, ciekawe, jakie pan ma pomysły i idei, czym pan chce nam zaimponować, żeby pracować w naszym zespole. No ciekawe, czym nas pan zaskoczy na przykład, tak? I to też trzeba patrzeć w oczy, i słuchać, tak? Może nie gryźć warg, bo ja gryzę, bo mi się tu po prostu odlatują takie kawałki. Nieważne. W każdym razie patrzymy spokojnie w oczy i wysłuchujemy, co ta osoba mówi. Może jeszcze jakiś przykład przytoczę. Można akurat przy okazji, może to poćwiczyć przed lustrem na przykład, tak? Napisać sobie jakieś toksyczne zdanie czy uwagi i patrzeć na siebie do lustra albo z koleżanką czy kolegą poćwiczyć, tak? Poćwiczyć patrzenia w oczy, nie uciekania wzrokiem i słuchania, takiego aktywnego słuchania, tak? I tyle. Czy będzie jeszcze jakieś szkolenie z tych odpowiedzi? To możemy zrobić, bo my to szkolenie robili w formie treningu. Ja mogę przygotować ponad 100 takich zdań toksycznych, tak?
i będziemy ćwiczyć. I tam pierwsze jest to, żeby kiwać głową i słuchać, kiedy ktoś ci mówi jakieś świństwa, jakieś durnoty, na przykład, czy pani wie, co pani mówią tam i tam? Słuchamy. Albo no ty jak zawsze się spóźniasz, tak? Ty nie możesz się nie spóźniać, tak? To jest słuchamy, tak? I wtedy jeśli, tak, toksycy nie lubią, kiedy im się patrzy w oczy, i wtedy jeśli uznajemy za stosowny, odpowiadamy, jeśli pytanie nie ma, jeśli to jest po prostu stwierdzenie, że my jesteśmy no, bezwartościowi, czy jeszcze coś, to po prostu słuchamy tego i nie odpowiadamy, no bo to tu nie ma pytania. I trzecią rzeczą jest przyjęcie jakby, no w cudzysłowie, inicjatywy, tak? Bo jeżeli my nie odpowiemy na zadanie pytanie, i to dotyczy nie tylko psychopatów i manipulantów, to w ogóle dotyczy w rozmowach międzyludzkich, zwłaszcza w pracy i z koleżankami i tak dalej. Jeśli my jeśli ktoś nam zadaje pytanie, a my odpowiadamy, to my odpowiadamy z pozycji dziecka. Nie możemy nie odpowiedzieć, załóżmy, tak? Musimy odpowiedzieć. To my odpowiadamy i następnym, jako następny krok też robimy takie przyjęcie inicjatywy, tak? Żeby stać na równi z tą osobą. Zadajemy pytanie, no to zrobimy takie szkolenie. A jeśli ktoś powie, co to kiwasz głową? No to też można spokojnie, no słucham Ciebie, słucham tego, co masz do powiedzenia. Ważne, żeby się nie dać wyprowadzić z równowagi. Pozdrawiam Panią serdecznie, ja też pozdrawiam wszystkich Państwa. Tak? Mi koleżanka powiedziała, że tak, mi się śpieszy, bo chyba hemoroidy mam. To trzeba było po prostu popatrzeć, wysłuchać. Tak. I nie komentować tego. I wydaje mi się, że jakby pani tego nie skomentowała i nie obraziła się, tylko posłuchała ją uważnie, popatrzyła jej w oczy, to ona powinna była poczuć ten ogromny dyskomfort, że wyszła na idiotkę, że nie jest to śmieszne, że ona nie wywalała u pani tłumaczenia się, ani oburzenia, ani obrażania się, że u pani to nie spotkało się z jakąś taką reakcją, co ty mówisz, czy jeszcze coś, po prostu popatrzeć, i ona pani mówi, że ty się tak śpieszysz, jakbyś hemoroidy miała, tak? Pani patrzy, no dobra, to się spotkamy jutro, tak? I ona czuje się po prostu jak idiotka z tym swoim porównaniem. Czasami brak słów, on jest bardziej taki wymowny i bardziej daje, bardziej jest odpowiedzią niż słowa po prostu. Nie trzeba się bać nie odpowiedzieć na coś, zwłaszcza na coś głupiego. Czy mnie widać? Widać, Pani Doroto. Tak, tak, niestety dużo, Pani Belo, jest dużo takich osób, niestety ten. I teraz jeszcze chciałam powiedzieć, bo ktoś zadawał pytanie podczas ostatniego live na Ukrainie na temat igły. Tam było, pytanie brzmiało, że koleżanka tej pani długo pisała z panem z Londynu i umówili się, że on przyleci do niej samolotem. I dzień przed przylotem, i wszystko układało się dobrze, i tak dalej, i tak dalej. Dzień przed przylotem on napisał, że on zrywa tą znajomość i że więcej się nie spotkają, bez tłumaczenia się. I ta dziewczyna dostała gorączki, i tak dalej. I pani się pytała, czy to jest przykład techniki igły. Oczywiście, to jest jak najbardziej igła w jego wykonaniu. I to, że ta dziewczyna dostała gorączki, to jest absolutnie normalne. Mogą być mdłości i tak dalej, i dreszczy i tak dalej. Dlatego, że dla psychiki, psychika przemoc odbiera, przemoc emocjonalną odbiera tak samo jak przemoc fizyczną. Ta technika igły jest tak, jakby ktoś młotkiem uderzył człowieka w głowę, tak? Konsekwencje będą przykre. Tu tak samo. Przemoc emocjonalna też prowadzi do przykrych konsekwencji. Co powinna ta dziewczyna zrobić, jakby mnie ktoś się spytał? Zablokować go wszędzie i postarać się uspokoić,
zrozumieć, że ona niestety się przeliczyła, ona zaufała komuś, kto nie jest taką osobą, jak jej się wydawało, ale życie trwa i przed nią jeszcze wiele dziesiątków lat życia, więc nie wolno teraz się skupiać i rozpaczać i szarpać sobie nerwy i zdrowie i mieć depresję i leżeć w łóżku, absolutnie, bo przed nią jeszcze wspaniałe chwile i ona pozna wspaniałego człowieka, z którym będzie bardzo szczęśliwa. I to po prostu gwarantuje. Więc żeby to szczęście potem nie psuło jej psychosomatyczne jakieś choroby, to nie ma sensu przyjmować się jakimś gnojem, jakimś psychopatom, jakimś manipulantem, bo to nic innego jak manipulacja. Nie bywa tak, że zdrowy, normalny człowiek ni stąd, ni zowąd z dnia na dzień zrywa relacje. Nawet jeśli to jakoś stara się jakimiś tam falbankami przykryć. Tak po prostu nie bywa. To było zaplanowane przez niego od samego początku. Po co on to zaplanował? Już tłumaczę. Po co jest potrzebna różnym toksykom technika igły? Kiedy toksyk chce mieć tą relację jako długoterminową, kiedy on chce dłużej, przez dłuższy okres czasu wykorzystywać tą kobietę albo tego mężczyznę, jeśli toksykiem jest kobieta, tak? To on właśnie postępuje w ten sposób. On robi technikę igły. Technika igły jest tym bardziej dotkliwa, im w krótszym czasie jest ta różnica emocji. Ja tylko przypomnę, ja kiedyś mówiłam o tym w tych wcześniejszych wideo, kiedy człowiek śpi, jego emocje są na poziomie 0. I są emocje od 0 do 100, plus 100 i minus 100 w dół, tak? I kiedy psychopata albo manipulant robi bliżej, on na przykład daje emocje do poziomu plus 50, albo plus 60, czasami 80, tak? I teraz wyobraźcie, jest wszystko super, manipulant robi bliżej, daje emocje na poziomie tam plus 80, tak? I następnego dnia pisze, że już więcej się nie spotkamy. I tutaj te emocje spadają od plus 80 do minus 80. Ta granica, ta skala jest ogromna po prostu. To jest tak, jakby człowieka uderzono młotkiem w głowę. I psychika doznaje potężnego ciosu. Oczywiście, że będzie miała i gorączkę i wszystko, bo dziewczyna zaufała. Tak? I dlaczego jest robiona ta technika? Już tłumaczę. Dlatego, że... I dlaczego ona powinna go zablokować? Dlatego, że kiedy opadną jej emocje, kiedy minie trochę czasu, kiedy ona przeżyje to całe piekło, a ona teraz będzie w piekle, znajdowała się w piekle, ponieważ będzie szukała, co ja zrobiłam źle i gdzie jest mój błąd, co ja zrobiłam źle, że on zerwał ze mną. A faktycznie ona nic nie zrobiła złego. On jest gnojem, tak? Ona po prostu nie rozpoznała go, że jego wartość jest minus 1000. Ona tego nie zrozumiała, bo jest normalną, zdrową, psychiczną dziewczyną, która chce relacji, która ma normalne podejście do ludzi i tak dalej. I to nie jest jej wina. Tak? Nikt nie jest przygotowany na to, że się spotka ze złodziejem, czy z mordercą, czy jeszcze z kimś, tak? I wracając do tego, kiedy te emocje opadną, kiedy ona przejdzie przez ten stan najbardziej infernalnego piekła i przeszuka, będzie zadawała sobie pytania i szukała, gdzie popełniła błąd, on się zjawi znowu. To nie będzie tak szybko, to miną kilka tygodni, to proszę sprawdzić wiadomość na Instagramie, jasne, tak, oczywiście. On się zjawi, on tak tylko napisał, że on zrywa znajomość, on to robi po to, żeby ją właśnie nie zerwać i uwiązać ją obok siebie na dłuższy okres czasu. On się zjawi, dlaczego on nie zjawi się następnego dnia, albo za dwa dni, albo nawet za trzy dni? Dlatego, że on wie, że teraz, jeszcze teraz ona ma na tyle w sobie siły, żeby posłać go na... Wiecie Państwo, gdzie, tak?
nie chcę brzydko mówić na YouTube, żeby nie zablokował. Teraz ona jeszcze ma tą siłę, że jak on się odezwie, ona powie, że spierdalaj i tak dalej, tak? I dlatego on wyczekuje. On wyczekuje, że minie czas, że emocje trochę opadną, ochłoną. I on się zjawi, bardzo słodki, on znowu będzie robił plus, on znowu będzie robił bliżej, on będzie przepraszał na kolanach, on będzie tłumaczył, że to było nieporozumienie, że on nie może bez niej żyć, czy jeszcze coś. Po co on to robi, po co te gierki, tak, durne? Po to wcale nie są takie durne, tylko bardzo toksyczne. On to robi po to, że nasza psychika dla niej nie jest ważna, czy emocje, które ktoś nam dał, tak, które dzięki komuś przeżyliśmy, są pozytywne czy negatywne. Z czasem to jakby no, gubi się. Psychika o tym nie pamięta. Natomiast psychika pamięta o sile emocji. I tak jest zbudowana nasza psychika, że osoba, która dała nam najsilniejsze emocje, my się przywiązujemy do tego kogoś. W naszym rozumieniu, w rozumieniu podświadomości, ta osoba jest dla nas najważniejsza. Tak? Nieważne, czy jakie to były emocje, czy to były bardzo negatywne, toksyczne emocje. Liczy się siła emocji. I on odczeka, on od razu się nie zjawia, on odczeka i potem się zjawia jakby nigdy nic, on będzie jej nogi całował, on będzie ten. Zobaczcie Państwo, to jest, my płynnie podchodzimy do następnego tematu, jeśli chcecie, ja go opowiem teraz, z kim nie wolno budować relacje. To jest to działanie adrenalinowe, kiedy ona dostała młotkiem w głowę, że on zerwał relację bez słowa, po mocnym bliżej, tak? Organizm, było ogromne wyrzucenie adrenaliny. Co to jest? To jest adrenalina, to co ona przeżyła, tak? I teraz to piekło, kiedy ona chodziła po ścianach, nie mogła zrozumieć coś. No każdy człowiek po prostu, to jest tak jak cios w ten splot słoneczny, tak? Ktoś cię po prostu niespodziewanie uderzy w ten sposób. Jak ty się czujesz? I kiedy po tym piekle on się odezwie i znowu będzie wszystko bardzo dobrze, będzie starał się, będzie próbował je to wynagrodzić, to podświadomie po prostu jakby ta dopamina i ta radość będzie gasiła działanie adrenaliny. I właśnie tu jest działanie takie, dopamina to jest opiat, nie mniej, nie więcej, to nie jest hormon szczęścia. I właśnie na tym my się łapiemy, że my przyzwyczajamy się po ogromnym stresie. I dlaczego też nie wolno uprawiać seks po kłótnie? Wiele osób uważają, że po kłótnie mamy najlepszy seks, nie wolno tego robić. My się przyzwyczajamy do tego dostawania w twarz i później łagodzenia tego, tak? I w ten sposób my się przywiązujemy do tej osoby, która daje nam ten narkotyk, która daje nam znowu tą działkę. I w ten sposób po prostu to funkcjonuje. I to nie jest żadna miłość. I ludzie dziwią się, ludzie od zewnątrz na przykład, znajomi dziwią się, co ty w nim znalazłaś, tak? Stary dziad, po prostu żonaty, z gębem ujedzie, w ogóle co ty tam widzisz? A dziewczyna po prostu myśli tylko o nim, schudła, wypadły jej włosy, nie wiadomo co. To jest właśnie to działanie. To jest działanie adrenalinowe, zależność adrenalinowa. To nie jest żadna miłość. Chociaż w tym momencie ta dziewczyna uważa, że ona go kocha. Tak. I bardzo dziękuję pani Alicjo. Pani mnie po prostu rozpieszcza komplementami. Skojarzył mi się Putin. Ha? Oj, to w ogóle to jest klasyczny przypadek jakby. Ale tu z Putinem... Ja już chciałam nagrać nawet ten. Putin nie Putin, tak? A co robią ci wszyscy Rosjanie, którzy żyją w tym państwie i pozwalają na to, co on robi? Co robi cały świat? Na co czeka cały świat? Cały świat wie, że Nawalny został otruty. Cały świat wie o Politkowskiej, tak? Teraz się jestem zdenerwowana, więc nie przypomnę, Litwinienka, te wszystkie nazwiska. Cały świat wie,
i się temu przygląda, no to co? No to, a nie chcę na ten temat mówić, bo się bardzo tym stresuję, że skończy się to, po prostu ludzie zasłużyli na tą bombę jądrową. Ja wiem, że ja nie powinna jak psycholog tak mówić, ale po prostu kiedy ja przedwczoraj przeczytałam, że w Rosji, w Archangelskie znaleziono zwłoki 60 psów, które były bestialsko torturowane przez pracowników schroniska. Odcięto im łapki, uszy, wykluto oczy i sprawdzono, bo państwo dawało dotacje na to schronisko i na sterylizację, tak? I żeby zaoszczędzić pieniądze, które państwo dawało na przeciwbólowe leki podczas sterylizacji psów, ci gnoi ukradli i sterylizowali psy bez nieczulenia. Ja pół dnia siedziałam, przyplakałam i kurczę, zmieniłam temat, ale to jest i jestem zła po prostu i na Rosję, i na Ukrainę, i te państwa w ogóle. Zawsze jest jakiś problem, tak? Ja nie wiem, dlaczego w Polsce, we Francji, w Dubaju nie ma bezdomnych zwierząt. Ja wiem, że Putin, tak, Putin to jest psychopata, zgadza się, a ci ludzie, którzy przychodzą codziennie obok bezpańskich psów cierpiących i niereagujących, odwracających się, udających, że nic nie widzą, oni są lepsi niż Putin, tak? Dobra, to może na inny... Po prostu dwa dni temu to było ten temat. Putin. To jest takie chore państwo, i Ukraina, i Rosja po prostu. I ja doszłam do takich wniosków, że aż myślałam, że jestem socjopatą, bo myślałam, że kurde, bombę jądrową na nich rzucić, żeby już tego zła nie było w świecie. Oj, przepraszam. Ja mówię to jako ja, jako osoba prywatna, nie jako psycholog. Nie wolno tak mówić, nie wolno generalizować i proszę mnie nie słuchać. Także to są takie... No zaraz, przyjdę do siebie i wrócimy do tej igły. Tak, ja nie mogę wchodzić na te tematy. Czyli co? Czyli... To są te mechanizmy. Ja mam nadzieję, że państwo, jeśli macie państwo ochotę, można udostępnić nawet to wideo, bo może akurat ktoś jest teraz w takiej sytuacji i uratujecie mu państwo życie, tak? Że komuś się wydaje, że ja tak bardzo kocham i ta osoba, oglądając to wideo, zrozumie, że to nie ma nic wspólnego z miłością, że ktoś po prostu bawi się jego psychiką i skutki tej zabawy będą okrutne. Jeszcze przez lata, przez czas dużo większy niż trwała ta znajomość z manipulantem czy psychopatą, przez dłuższy czas jeszcze ta ofiara będzie dochodziła do siebie. Tak, kochani jesteście, nie będę czytać te komentarze, bo po prostu gubi się po tym. Bardzo was kocham i ten... tak, proszę o udostępnienie, żeby uratować życie jeszcze jakimś osobom, które cierpią. Także to jest... Aha, i przy okazji, dobra, jeszcze weźmiemy taki temat króciutko. Z jakimi osobami nie wolno budować relacji? Tak, na przykład taki temat weźmiemy. No my wiemy, że psychopaci, narcyzi... takie toksyczne osoby, z osobami w związkach małżeńskich albo po prostu partnerskich. Co mam na myśli? Trzeba unikać tych trójkątów różnych, tak? Dlaczego? Dlatego, że nawet jeśli mężczyzna albo kobieta, która żyje w związku małżeńskim i ma kochanka albo kochankę, nawet jeśli ta osoba nie jest manipulantem i jest... po prostu bardzo w porządku, chociaż trudno nazwać to w porządku,
będąc w związku małżeńskim, spotykając się z kimś, tak, to świadczy o jakimś problemie, o tym czy innym. To, i to nie jest droga i to nie jest wyjście, ale to jest moje subiektywne zdanie, może mnie nie słuchać i żyć tak, jak każdy ma prawo żyć. Ja to w ogóle absolutnie nie staram się tu wymądrzeć i mówić, jak trzeba żyć. Po prostu mówię, że ta osoba, która jest w związku, jest zajęta, ona siłą rzeczy zachowuje się tak, jakby manipulowała. Czyli na przykład kochankowie są razem, a następnego dnia są święta. I osoba, która jest w rodzinie, ona święta będzie spędzała w rodzinie. Czyli to siłą rzeczy jest potężne dalej. Bo święta dla wszystkich osób są czasem takim wyjątkowym, tak? I wczoraj byliśmy razem i było fantastycznie. A jutro ja jestem sam albo sama, bo osoba, którą kocham, jest w rodzinie, ze swoją rodziną, tak? To znowu jest to bliżej dalej i to siłą rzeczy uzależnia ciebie. Siłą rzeczy ma miejsce uzależnienie adrenalinowe. To nie jest żadna miłość, tylko znowu te mechanizmy się włączają, tak? Bliżej dalej, adrenalina, dopamina, tak? I z tego po prostu trzeba uciekać. I z osobami, ja właśnie miałam taką klientkę, która cierpi, bo jej partner pisze i flirtuje ze swoim byłą cały czas, ale tłumaczy jej, że po prostu są tylko znajomymi. I tutaj też jest bardzo ogromne niebezpieczeństwo. Zobaczcie, ja boję się zerwać relacje z moim partnerem, który codziennie pisze ze swoją byłą, bo ja nie przyłapałam go na zdradzie. Tak? Czyli ja boję się, że ja będę żałować, jeśli zerwę tą relację, a tam tak naprawdę zdrada nie miała miejsca. I ja nie zrywam, ja to ciągnę, chociaż cierpię, tak? Bo nie chcę, żeby o 6 rano mój partner pisał do kogoś tam. I to jest właśnie ten sam mechanizm, to jest niebezpieczeństwo. Tak, może zdrada nie miała miejsca, ale jeśli ja cały czas żyję, przez dłuższy okres czasu, żyję na tej adrenalinie, tak? Że on z kimś pisze, on z kimś flirtuje i czy mnie nie zdradza, a potem on przychodzi, jest taki miły, fajnie wyjeżdżamy, znowu jest ta dopamina, jest przyjemnie, to znowu znowu ma miejsce ta sama zależność adrenalinowa. To jest bardzo niebezpieczne, bo człowiek się zahacza, uzależnia się i przez bardzo długi okres czasu niszczy siebie, po prostu ta sytuacja go niszczy. Dlatego nie wolno po prostu pozwolić, nieważne, zdradziłeś, nie zdradziłeś, ja muszę sama dla siebie mieć jakieś zasady, jakieś wartości, tak? I jeśli mnie przeszkadza, że mój partner pisze ze swoją byłą albo jeszcze tam z kimś, mi to przeszkadza. Ja o tym mówię jeden raz. Jeśli nic się nie zmienia, ja podejmuję decyzję. Albo zostaję w tym związku, ale już mi to nie przeszkadza, albo po prostu odchodzę. Ale żyć cały czas w takim adrenalinowym napięciu, to no, po prostu nie szanować siebie, nie kochać siebie, nie mój pisiec stał z pięcioma. Tak. Sama ta sytuacja, nawet jak nie było zdrady, ale nie wolno tego tłumaczyć, tak? No nie było zdrady i nie było. Natomiast to, że ja żyję po prostu w tej adrenalinie, powoduje, że ja się uzależniam od tej osoby. Nie od tej osoby, od tych emocji, które ona mi daje. I bardzo często po rozstaniu na przykład, tak? Człowiek zdaje sobie sprawę, że przecież ja go nie kocham. Tak, a dlaczego mi go brakuje? A dlaczego chcę, żeby zadzwonił? A dlaczego to? Dlatego, że to jest zależność. Dlatego, że jestem narkomanem. Dlatego, że trzeba spojrzeć prawdzie w oczy. I robić ze sobą coś, tak? A nie jęczyć i nie oszukiwać się i nie szukać znowu działki za każdą cenę. Dlaczego niektóre osoby mogą zapytać, dlaczego manipulant, robiąc tak banalne rzeczy, dlaczego on tak mocno potrafi uzależnić nas od siebie? Dlaczego to nie jest oczywiste? Bo patrząc z boku, to wszystko jest takie oczywiste, że on ciebie nie ceni, a ty za nim biegasz, a ty nie możesz żyć bez niego, tak? Ty jesteś głupia, czy co? Jak ty możesz nie widzieć tego? O co tu chodzi? Tu chodzi o to, że manipulant, no nazywamy tak każdego toksyka, tak? On przecież nie przychodzi na pierwszą randkę i nie mówi, że jestem gnojem,
Posługuję się ludźmi, chcę tak samo ciebie uzależnić od siebie, wycisnąć z ciebie soki, kiedy nie będziesz mogła bez mnie żyć, kiedy będziesz się poniżać i tylko za to, żebym był obok ciebie, zrobisz wszystko. A tak się dzieje potem, tak? Kiedy psychika już jest rozjechana, to ofiara manipulanta, ona jest gotowa zrobić wszystko, żeby po prostu za obecność tego toksyka obok niej, tak? On nie przychodzi i nie mówi tak na pierwszy randce. Na pierwszy randce on pokazuje, już mówiliśmy wiele razy, show cukrowe. On jest fantastyczny. On jest księciem z bajki. On jest spełnieniem marzeń. Tak jak mówi, że jeśli my łapiemy się na tym, że ktoś jest spełnieniem wszystkich naszych marzeń, że wreszcie spotkaliśmy tego, na kogo tyle czasu czekaliśmy, że to jest dopasowanie się, podstrojka to się nazywa po rosyjsku, tak? Dostosowanie się do wartości, do moich wartości. On przeczytał mnie, tak? On już mnie ocenił, on już mnie rentgenem przyświetlił, jakie ja mam wartości i daje mi to. I on mi się wydaje po prostu idealny. Tak, także zawsze, kiedy ktoś nam się wydaje idealem, to trzeba po prostu bardzo ochłonąć, wziąć na wstrzymanie, zająć się innymi sprawami, przystopować z tymi randkami i troszeczkę oprzytomnieć. I później, po tym, kiedy my zaufamy manipulantowi, otworzymy te granice, tak, wpuścimy go na swój teren, że tak powiem. Tak, modlił się, on będzie się modlił, a jeśli pani lubi piwo, on będzie pił z panią piwo, on będzie czytał i kochał te książki, które pani lubi, on nawet będzie prosił, żeby pani zacytowała mu coś, jakieś tam urywki, tak? W zależności od tego, co dla pani jest wartością. Tak, i super. Tak, dobra, czyli co? To już wiemy, tak? Bardzo uważamy na kogoś idealnego. Idealnych ludzi nie ma, są tylko idealne maski. I to, że on jest taki dobry, on się nie spóźnia na spotkania, on jest idealny po prostu, tak? On przynosi kwiaty na spotkanie, on jest grzeczny, on tryska humorem, on jest wesoły i tak dalej, ale to jest przynęta. A w przynęcie jest złożony taki haczyk rybacki, tak? I kiedy my zaczynamy mu ufać i widzimy, że ten człowiek spełnia wszystkie nasze marzenia i wartości, dorównuje naszym wartościom, my polykamy tą przynętę, ale my nie widzimy i nie odczuwamy na razie tego haczyka ostrego, który jest w tej przynęcie. I manipulant pozwala, żebyśmy to połknęli, i chodzilibyśmy z tym przez jakiś czas. Przez jakiś czas on jest po prostu wspaniały. I później on próbuje sprawdzić, czy my połknęliśmy ten haczyk, czy nie. Na przykład pisząc coś. Dobra, to jak będziesz chciała się spotkać, to się odezwij. I my na przykład nie odzywamy się na takie chamskie zdanie, tak? To znaczy, że my jeszcze nie połknęliśmy tej przynęty. I on znowu zaczyna podporządkowywać się i być taki ciepły kluchy, tak? Taki dobry, taki romantyczny, taki i ten, bo nie udało się. On spróbował, ale się nie udało, za wcześnie. I on daje i karmi nas tym, co jest, stanowi dla nas wartość, tak? Witam też, tak? I on znowu obserwuje, kiedy on będzie mógł pociągnąć za tą linę. I rozumiecie Państwo, o co chodzi? Kiedy on ciągnie za tą linę, za ten haczyk, który połknęliśmy z tą przynętą, ból jest okropny. I to jest jedyny powód, dla którego wiele osób, ofiar manipulantów, psychopatów, narcyzów, i innych jakichś tam toksycznych osobowości, nie idą na to, żeby wyrwać ten hak z siebie i zacząć żyć szczęśliwie. Dlatego, że przeraża ten ból. Ten ból jest rzeczywiście ogromny. Spróbuj, jak to rani, tak? To ostre, wszystko w środku. Spróbuj pociągnąć i wyrwać ten hak. Oni wiedzą, że będzie po prostu pokiereszowane wszystko w środku.
będzie tak krwawiło, że można wykrwawić się na śmierć. I to powstrzymuje wiele osób przed wyrwaniem tego haka i uwolnieniem się. Ale ja osobiście, subiektywnie uważam, że trzeba to zrobić, bo to infernalne piekło trwa, ono jest określone w czasie, to można przeżyć. I dalej będziesz żył szczęśliwie i swobodnie. Trzeba wyrwać ten hak, tak, to będzie tortura, będziesz po prostu zakrwawiony. Tak? Natomiast no, wyjścia nie ma. Życie jest dłuższe niż jakikolwiek tam toksyk. Życie jest dłuższe niż jakikolwiek ból, nawet bardzo mocny. Tak? Żyć trzeba dalej i nie pozwalać na to, żeby toksyk, manipulant cieszył się tym, że on komuś złamał życie, że był taki ochrinienny, niewjebienny, nie wolno tu brzydko mówić, tak, żeby mnie YouTube nie zablokował, ale chciałabym jeszcze innego słowa użyć, które wydaje mi się przekazuje bardziej wartość tych toksyków, że ktoś tam bez niego nie przeżył. Wszystkiego da się przeżyć i bez wszystkich tych toksyków i my mamy wystarczająco duże siły, żeby po prostu wyciągnąć się z tego bagna i tyle. I przy okazji, po prostu rozumiecie Państwo, życie zawsze nam daje, każdy z nas przychodzi jakiś sprawdzian. I po pierwsze to, czego my się boimy, jak życie ma nas nauczyć się nie bać? Ono da nam tą sytuację, której najbardziej się boimy, żebyśmy przez nią przeszli i zobaczyli, oglądając się do tyłu, że no ja dałem radę, tak? Że niepotrzebnie się bałem, że niepotrzebnie podejmowałem złe decyzje, żeby uniknąć tego strachu jakiegoś, tak? Że spokojnie przeszedłem przez niego. No spokojnie, może niespokojnie, ale przeszedłem, tak? I życie nas zawsze postawi w tej sytuacji, której unikamy, oszukując się, tak? I której się boimy. I my przejdziemy przez tą sytuację. Tak, i co jeszcze chciałam powiedzieć, z kim nie wolno budować związku, tak? Z kimś, kto jest nieuczciwy. W ogóle dobrze jest wtedy, kiedy jest dobrze. Kiedy ja się czuję spokojnie w związku, kiedy ja nie, wszystko, co wywołuje u mnie jakąś adrenalinę, Boże, on mnie zdradzi, Boże, on mnie zostawia, może on zdradzi. Po co w ogóle? Wiele osób pytają się mnie, jak nie bać się zdrady. Po prostu odpowiedzieć sobie na pytanie, co ja zrobię, jeśli ta zdrada nastąpi. Albo ja przymknę oczy, bo chcę być z tą osobą za każdą cenę. Albo ja odejdę. I jedna opcja i druga są ok, jeśli mnie to odpowiada, tak? I jeśli ja już wiem, co ja zrobię, jeśli ja odpowiedziałam na to pytanie sobie, to ja się nie boję zdrady. Ja wiem, jak ja postąpię, tak? I uważam, że nie ma sensu szukać czegoś tam, pilnować, śledzić, nie wiadomo co, tak? I to jest moje subiektywne zdanie, marnować na to życie. W ogóle trzeba siebie na tyle postawić w związku, żeby mój partner wiedział, że ja nie będę robiła histerii, jeśli tylko mi się zacznie wydawać, nie to, że będę miała dowody, że będę wynajmowała tam kogoś do śledzenia, a jeśli mi się tylko, nie wiem, ruchem rzęs mi się wyda, że coś jest na rzeczy, to ja odejdę. I wtedy, ale to trzeba zapracować na taką postawę, tak? Trzeba zapracować na to, żeby być taką wartością dla partnera. A jeśli my żyjemy z kimś, kto nie jest dla nas wartością, dla kogo my nie jesteśmy wartością, to czego my chcemy od życia? Nie, sami po prostu boimy się z powodu lęku. Oglądałam też taki program i zaraz to, co powiem, to jest bardzo nieprofesjonalne. Od razu mówię. Tego nie mówię jako psycholog, tego mówię jako ja, jako fizyczna osoba. Oglądałam program, tak się kręciłam, siedziałam na tej Ukrainie, jest ciemno, o 16 już jest, no ciemno, nawet gwiazdy nie świecą. I siedzę tam na tych wysyłkach, na tej wsi, ciemno, zimno i ja zaczęłam oglądać programy o wiedźmach, co chodzą po grobach i tak dalej, tam słuchają głosy umarłych i tak dalej. Nie, jeszcze tak, jestem tu sama, tak, na Ukrainie i ten. No i co ja wzięłam dla siebie z tego całego absurdu? Ja wzięłam dla siebie to,
że ciemne siły, nie mówię teraz jako psycholog, tak, ale no, chcę się tym podzielić. Wydaje mi się, że warto nad tym się zastanowić. Ciemne siły, one lubią negatywne emocje. Kiedy ktoś jest rozdrażniony, kiedy ktoś przyklina, kiedy ktoś jest zawisny, kiedy ktoś, no podłości różne, tak? I bardzo lubią uczucie, emocje strachu, kiedy człowiek się boi. Oni uwielbiają to. Więc, no i ta wiedźma, którą słuchałam, powiedziała, że nie wolno się bać, nie wolno się bać. I tutaj ja się z tym zgodzę, absolutnie. Naprawdę to jest rzeczywiście, ja wiem, co to jest też lęk i strach i tak dalej, ale za każdym razem, kiedy my to pokonamy, my nie będziemy tego żałować. Nie ma czegoś takiego, tak jak Margaret Thatcher mówiła, że 80% naszych strachów nigdy się nie spełnią, tak? I ja jakoś tak wzięłam to do siebie, że nie wolno się bać. I kiedy się boję, kiedy łapię się na tym, że ten... Ja przestaję się bać i ja robię to, co uważam za właściwe. I jakoś tak fajnie się wszystko układa potem. Dlatego, że z powodu tego strachu my nie robimy tego, co powinniśmy zrobić. I robimy dużo rzeczy, których robić nie powinniśmy, tak? I w ten sposób tak nieciekawie czasami przeżywamy życie. Dobra, piszcie kochani swoje pytania, będziemy kończyć powoli. Jest nas 977 osób i tylko 280 lajków. I rozumiem, że temat jest nieciekawy dla tej reszty osób. Pani Tatiana, dlaczego on nie odpuszcza? Dzwonię z numeru zastrzeżonego, ja wiem, że to on i tak męczy. Przypomina o sobie po co? Nie daje zapomnieć. Byłam jego kochanką. Już uciekło mi. Może nagra pani filmik o relacjach? Dobra, ja pomyślę o tym, ale dlaczego on... Dlaczego... Ja nie wiem, jaka tam... na czym stanęło, tak, jaka była sytuacja. Ja proponuję, pani zrobi, jak pani uważa, ja proponuję zablokować go, jeśli on nadal jest z żoną, zablokować go, nie wchodzić na jego konta w sieciach społecznościowych. Ha, dziękuję za lajki, dziękuję bardzo, mi bardzo miło jest. Dobra, zrobimy narcyz kochanka. Boże, ja mogę gadać w nieskończoność. Pora już i umiar znać, nie? Zamęczam to państwa. Jeśli on wrócił do żony i dzwoni od czasu do czasu, no przecież pani rozumie, co to jest. To jest adrenalinowa zależność i nic innego, i w którą może pani wpaść, nie on, tylko pani. I tutaj zablokować tego gnoja i nie wchodzić na żadne jego konta społecznościowe. I proszę mi wierzyć, nieważne, ile by trwało to piekło, pani go nie kocha, to jest nasza psychika. To jest po prostu, ciągnie nas zawsze do czegoś, co wywołało kiedyś w nas silne emocje, nawet negatywne. Ale cena, którą pani zapłaci za tą przyjemność, tak? Cena będzie potężna, będzie ogromna. Dopóki pani siedzi w tym piekle, pani nie znajdzie nikogo sensownego, bo pani dla innych mężczyzn będzie niewidzialna. I pani też nie będzie mogła się na nikim skupić. Pani powinna się od tego uwolnić, tak jak od heroiny. Po prostu zablokować, dać sobie pół roku, albo rok nawet. Nie chodzić tymi ulicami, nie słuchać tych piosenek. Nie spotykać się ze wspólnymi znajomymi, albo jeśli się spotykać, poprosić, żeby nic nie mówili, co tam u niego, tak? Dawać lajki. Dziękuję bardzo za to. Jak reagować na przykre komentarze od własnego ojca? W ogóle nie reagować, zależy, ile pani ma lat. Jak pani ma 18 lat, to po prostu spieprzeć stamtąd jak najszybciej, tyle. Przykre komentarze od własnego ojca. No rozumie przecież pani, że to jest osoba zaburzona, że normalny rodzic, normalny, zdrowy, psychiczny rodzic nie będzie robił przykrych komentarzy swojemu dziecku. To jest przy okazji, o właśnie, ja skaczę tak z tematu na temat. Ostatnio ktoś pisał, że zaraz. Ktoś pisał, był oburzony moją postawą, że każdy rodzic chce dobrze dla swojego dziecka. W Stanach Zjednoczonych na tym polega cała terapia. W
psychologiczna, tak? Że ludziom mówią, że twoi rodzice ciebie kochali. I nawet jak przychodzi na terapię dziecko, które matka wyrzuciła do kosza na śmieci, to terapeuta mu mówi, że mama ciebie kochała, bo ona była narkomanką, ona nie dawała sobie rady ze sobą i dlatego, żebyś nie umarł z głodu z nią, ona zaniosła ciebie na śmietnik, dlatego, że widziała, że na śmietnik ktoś przyjdzie wyrzucać śmieci, odnajdzie cię i uratuje. I w tym była wyrażana jej miłość do ciebie. Bo gdyby ciebie nie kochała, to by ciebie albo nie urodziła, usunęła by ciążę, albo zabiła, albo gdzieś tam porzuciła, czy utopiła, tak? Ona wyrzuciła ciebie na śmietnik i w ten sposób dała ci na więcej, co mogła dać, będąc narkomanką, alkoholiczką i tak dalej, tak? I co ja chcę od państwa? Ja chcę, żebyście państwo zrozumieli, że po pierwsze, nie trzeba mi pisać, bo tam niektóre osoby pisały, że moją dziewczynę matka biła kablem i tak dalej, i tak dalej. Ja nie chcę się licytować, komu było gorzej. I ja absolutnie wierzę, że rodzice potrafią być okrutni. Ja absolutnie, ja tego nie neguję. Potrafią być potworami, potrafią różne rzeczy. Dzieci też. Takie mamy to życie, tak? Takie mamy, kurde, nie wiem, do czego ten świat zmierza. I, ale robiąc to, co robią rodzice, że matka biła kablem albo jeszcze coś, robiąc to wszystko, trzeba rozumieć, że to jest osoba chora, chora psychicznie. To nie jest osoba zdrowa, mentalnościowo, umysłowo i tak dalej. Te rodzaje zaburzeń i choroby psychiczne, one bywają różne. I czasami zdarza się, że człowiek jest absolutnie adekwatny, a jest chory na umyśle. Matka, która bije kablem, nie jest chora na umyśle, ale na pewno ma problemy mentalnościowe i psychologiczne. I ona, bijąc swoją córkę, uważa, że robi to dla jej dobra. Tak? Nie rozumiejąc, że ona no, gotuje piekło dla tej córki w jej życiu przyszłym. Tak? I tak, dziękuję bardzo za lajki i ten. Ja się krępuję mówić o tym, bo to jest takie nieskromne, tak? Ale kurczę, jak widzę, że inni mają więcej lajków i że jest sporo osób, a lajków mało, to potem się zastanawiam, czy może omawiam nieciekawe tematy. No i dobra, i kończąc ten temat, tak, toksycznych rodziców. I ja myślę w ogóle, że sama ta myśl powinna przynieść ulgę, tak, że moi rodzice, którzy mnie krzywdzili, nie byli osobami zdrowymi, na tym polega ich zaburzenie, że oni nie mogli, rozumiecie państwo, to nie jest kwestia wyboru, czy ja mogę bić moje dziecko, czy mogę go nie bić. Mogłaś mnie przecież nie bić, tak? Nie, nie mogła. To jest zapisane u każdego rodzica na dysku twardym. To, jak on był wychowywany we wczesnym dzieciństwie, to się wszystko odkłada na dysku twardym człowieka. I ten człowiek nie może potem, on nie dokonuje wyboru, bić czy nie bić. On nie może nie bić. On nie może nie bić. Matka nie może nie komplikować życia swojej córce. Ona nie jest zdrowa. Więc jak masz 18 lat, to kurde, twoje życie jest w twoich rękach. Nie trzeba szukać bogatego faceta, bo to jest uzależnienie. Tak jak od matki jesteś uzależniona, będziesz uzależniona od jakiegoś, nie wiem, wampira chciałam powiedzieć, toksyka. Tak? I czym jedno z uzależnienia zmienić na inny? Trzeba po prostu uspokoić się, wziąć się w garść, wiedzieć, że całe życie jest przede mną i spokojnie, bardzo skromnie żyć na skromne jakieś koszty, w skromnym miejscu. No i ważne, żeby się rozwijać i żeby być spokojnym, kiedy wracasz do domu, tak? Że nie czekają na ciebie jakieś tam obelgi, czy wyzwiska, czy krytyczne uwagi ojca, czy jeszcze coś, tak? Spokojnie, ale naprawdę trzeba pamiętać, że jeśli państwo, i przy okazji powiem, jeśli państwo nie chcecie spotykać się z rodzicami, to się nie spotykajcie. To jest normalne. Tak? Nienormalne jest spotykać się, bo co ludzie powiedzą, i siedzieć jak na stypie, albo jak na torturze, tak? Jak w piekle, na tym spotkaniu rodzinnym. Nie chcesz się spotykać, nie spotykaj się. Nie trzeba robić to, czego robić nie chcesz.
nie trzeba udawać radości i rodzinnych takich relacji, tak? Spokojnie. Nie chcesz iść na cmentarz, nie idziesz do rodziców. Pójdziesz wtedy, kiedy będziesz chciał. I to jest normalne, to jest przeżywanie, to jest twoje emocje. Ktoś zapracował sobie na to, że nie chcesz na przykład pójść na grób. Będziesz chciał, to wtedy pójdziesz. Nie trzeba się do niczego zmuszać. I po prostu pamiętać, że to są ludzie niezdrowi, niezdrowi. I nie ma sensu 80-letniemu ojcowi mówić, wypominać coś. Można porozmawiać, jeśli ojciec jest przytomny, jeśli nie ma demencji, jeśli jest jakby no, kumaty, nie wiem, takie sobie słowo, tak? Przepraszam, pierwsze, co mi przyszło do głowy. To można mu powiedzieć, porozmawiać, tata, a dlaczego robiłeś to i to? A wiesz, jak ja się czułam wtedy? Można porozmawiać. Ja jestem za takimi rozmowami. Ale jeśli to już jest osoba w podeszłym wieku, która nie jarzy, no to no i co? No i możesz się zemścić teraz. Oddać go do domu starców, czy nie karmić go, czy jeszcze coś. No i co? Jak ty się będziesz z tym czuł? No po prostu, kto jest winien? Nikt nie jest winien. Życie jest winne, tak? Że te pokolenia powojenne, żeby nie mielić jednego i tego samego w kółko, że te pokolenia powojenne po prostu no, były wychowywane tak, jak były i to wszystko. I dlatego trzeba to po prostu uciąć. Uciąć to poczucie winy, które próbuje nam ktoś podrzucić, zaszczepić. A, jesteście kochani. Boże, jesteście u mnie najlepsi. Mam najlepszych subskrybentów, widzów i ten... Tak, wybaczyć to nie oznacza, że zacząć się spotykać znowu z osobą, która nas skrzywdziła, tak? I udawać, że nic się nie stało. Nie, nie trzeba, ale po prostu odpuścić to. No trudno, no wrzucić w koszta i tyle. I iść do przodu, żeby to nie... No nie ma sensu, tak? Nakręcać się i ten... Pani Tatiana, czy to normalne, że od czasu pogrzebu najbliższej mi babci mam problem, już, problem, żeby iść na cmentarz? Wewnętrznie nie mogę. Co to znaczy? Ja nie wiem, co to znaczy, bo ja nie wiem, jakie pani miała relacje, nie znałam pani babci, ale jak pani nie chce tam iść, to proszę nie iść. Proszę w ogóle w życiu, to jest straszne, co ja powiem, ale najlepiej w życiu robić to, co się robić chce. I nie robić tego, czego się robić nie chce. I to jest jeszcze jak Karen Horney pisała, że wszystkie nerwicy, wszystkie te choroby psychiczne biorą się stąd, że społeczeństwo nam narzuca sposób, w jaki mamy przeżyć nasze życie. I my zgadzamy się na coś, bojąc się oceny kogoś tam i przeżywamy nieszczęśliwe życie. Tak? Nie chce pani iść na cmentarz. Nie idzie pani i tyle. Boi się pani, co powiedzą inni, no to jest pani problem. No to proszę iść i robić to, co inni tam powiedzą czy nie powiedzą i będzie pani czuła się źle. No za to inni będą zadowoleni, tak? No to proszę przeżyć całe życie dla innych. No jak pani na tyle siebie nie szanuje, na tyle ten dar, który pani dostała od Boga albo od Wszechświata, nie wiem od kogo, że pani żyje, no proszę to tak przetrwonić, żeby zadowolić innych, żeby inni byli zadowoleni, tak? A nie, żeby pani kochała siebie, ceniła siebie, broniła siebie, tak, pielęgnowała siebie. Nie chce pani iść, pani nie idzie, tyle. I niech pani nie myśli, że nawet będąc świętą i robiąc wszystko, co państwo czy tam społeczeństwo nakazuje, to nie znajdzie się ktoś, kto powie o pani źle. To w ogóle nie zależy od pani, tak? To zależy od tej osoby, która to mówi. Tak, ja jestem na odwyku, zrobiłam plan, robiąc, ktoś cały czas nam się przygląda, na przykład w pracy, kiedy ktoś cały czas, a nie, już na odwyku, zrobiłam plan, robiąc coraz dłuższe przerwy, bo wiedziałam, że za jednym razem nie dam rady, mistrz manipulacji. Najlepiej to zablokować po ten, a jeszcze ostatnie pytanie. Tam gdzieś na YouTube widziałam, że pewna pani zadała pytanie, że chłopak albo tam mężczyzna, z którym ona no, komunikuje się, powiedzmy, tak, że potrafi nie dzwonić przez 5 dni. I ona, z tego co rozumiem,
czeka na jego telefon i co ma robić. Ja powiem tak, że mi się nie podoba, że pani liczy, że on 5 dni nie dzwonił i że pani na tyle to dotyka, że pani pisze komentarz na YouTube i zadaje to pytanie. Niech pani zobaczy. On nie pisze na YouTube pytania, co mam zrobić, bo dziewczyna nie dzwoni do mnie, tylko pani pisze. Czyli kto tu jest minusem, komu bardziej zależy. I to już jest brak równowagi. I niestety są tacy, to nawet nie trzeba się zastanawiać, czy to jest manipulacja, czy nie manipulacja. Jeśli ja widzę, że w ogóle normalne, dobrze to kiedy dobrze, tak? Tak jak mówiłam trochę wyżej. Normalna relacja jest wtedy, kiedy jest ok, po prostu jest ok, kiedy ja nie liczę dni, kiedy on napisze czy zadzwoni, kiedy ja, nie jest mi smutno, tak? To jest normalne, a kiedy ktoś jest taki chlystek, tak? Że stawia ciebie w tryb oczekiwania. Kurczę, kolejny temat mi się przypomniał, już powinnam kończyć, ale jeszcze bym też opowiedziałam coś. No dobra. To nadrabiamy te braki, co siedziałam na Ukrainie, tej zimnej. Podziwiam pani Tatiano za tą autentyczność, tak trzymać. A nie potrafi być inna, nie? Wyjdzie szydło z worka. Co ja będę tu udawać? Drodzy Państwo, dzisiaj omówimy temat. Ja tak nie umiem po prostu. Ja zawsze marzyłam, żeby spotkać takiego psychologa, który będzie bardziej ludzki, tak? Który ten. I spotkałam przy okazji. Dobra, ale to nieważne. Co chciałam powiedzieć? Wyleciałam mi z głowy. No, tyle chciałam takiej ważnej wiedzy, moim zdaniem, przekazać. Kurde, no wyleciało mi, no. Już starość, nie radość. Jest pani najlepsza, dziękuję. Cudowna, proszę więcej o trybie oczekiwania. O, dziękuję, tak, o trybie oczekiwania. Już mówimy. W każdym razie, jeśli ja liczę, że 5 dni on nie dzwonił, to jest coś nie halo. Ja bardzo, między innymi, oczekiwanie to jest kolejny guzik, którego, który, jakby to powiedzieć, już tak znajdę słowa. To jest kolejny guzik, na który, którego dotyka manipulant i który, już opowiem, o co chodzi. Jeśli na samym początku manipulant czy inny toksyk nie spóźnia się na spotkania i jest fantastyczny i tak dalej, to z czasem on będzie próbował, czy połknęliśmy ten haczyk z przynętą. I on zacznie się spóźniać, ale odpowiadając na pytanie, które zadałam wcześniej, tak, dlaczego kobiety czy mężczyźni, którzy są ofiarami manipulacji, nie widzą tego, że to jest takie oczywiste? Dlatego, że to wszystko robi się płynnie, tak jak Niemcy podczas II wojny światowej. Oni, jakby Hitler przyszedł do władzy i powiedział, że będzie palił ludzi w krematoriach, to on by pewnie nie wygrał wyborów, tak? A to robiło się bardzo powoli i w końcu szła grupa więźniów, Żydów, tak jak mi ojciec opowiadał, i co 10 metrów stał Niemiec. Oni mogli po prostu uciec, ale oni już nie uciekali, dlatego że to było stopniowo robione powoli, krok po kroku, przez wiele lat, tak? I psychika człowieka się zmienia. I tak samo jest z manipulacją. Manipulant nie mówi od razu i nie robi jakichś takich ostrych techników typu igły. No bo co? No teraz poznaję na przykład kogoś i on mi tam na trzecim spotkaniu robi igły. Tak? Mówi, że jeszcze nie spotkałam. Ja powiem, to spadaj, dziecko. Tak? Jaka igła? Ja ci zrobię tu igłę. Tak? On nie robi tego od razu. On robi później, kiedy ofiara już dojrzeje, kiedy już będzie w takim stanie, kiedy on już wypróbował na niej inne techniki. I między innymi poniżenie samooceny manipulant dokonuje poprzez spóźnianie się, poprzez stawianie ciebie w tryb oczekujący. Tak? Włącza taki tryb oczekujący, albo oczekiwania, poprawcie mi Państwo, jeśli źle powiedziałam to. I dziewczyna czeka, albo chłopak czeka. Ja nie mówię o osobach, które się spóźniają. Ja też, bywa, że spóźniam się, tak? Ja się nie spóźniam tylko na szkolenie, dlatego, że znam za sobą tą przypadłość i
przez całą noc przed szkoleniem nie śpię, dlatego na szkoleniach zawsze jestem zamglona, bo strasznie boję się spóźnić. Natomiast manipulant na samym początku relacji nie spóźnia się, jest bardzo punktualny, a później na przykład umawia się z dziewczyną w restauracji i dziewczyna czeka na niego na przykład 15 minut. On dzwoni i mówi, że słuchaj, są straszne korki, spóźni się pół godziny. Ona czeka, okej, okay. Ona czeka, tym bardziej, że on zadzwonił, powiadomił ją, że się spóźni, tak, więc no, no co, nie ma sensu już wracać do domu, już tyle tu siedziałam, no to zaczekam. Ona czeka. I on widzi, że to przeszło. Następnym razem on spóźnia się dłużej, ale oni się starają, żeby nie dłużej niż godzina. On spóźnia się, ona znowu czeka. Ten, kto czeka, on jest w pozycji dolnej. On jest mniej ważny niż ten, na kogo się czeka. I nawet jeśli to jest przykryte takimi falbankami, to nie zmienia istoty rzeczy. Nasza podświadomość to szczytuje i podświadomie nasze poczucie własnej wartości się obniża. I przy pomocy takich różnych technik, jak między innymi jak włączanie, wstawianie ciebie w tryb oczekujący, manipulant obniża naszą samoocenę. I następnym razem na przykład on spóźni się o, na przykład będziesz czekać na niego w domu, mówiliście się, że zajedzie po ciebie, tak? I on się spóźnia przez 2 godziny. I kiedy ty dzwonisz do niego, to on nie będzie odbierał telefonu. Po 2 godzinach on przyjedzie i on uklęknie i mistrzowie, profesjonaliści, oni nawet nie powiedzą przepraszam. Oni po prostu będą patrzeć takimi smutnymi oczkami takiego malutkiego jelonka, tak, no wiem, że jesteś wściekła, jestem draniem, znowu się spóźniłem, jestem beznadziejny i tak dalej. No jak to nasze serce może nie drgnąć, nie? Wybaczymy go i wpuścimy do mieszkania, tak? I o to chodzi. Ważne, że to już ten haczyk połknęliśmy, tak? Nasza samoocena już jest ćwiczona, już my się przyzwyczailiśmy się, że na niego możemy czekać i pół godziny, i godziny, i 2 godziny czekaliśmy, tak? To jest mistrzostwo, już gdzieś tam jest zakodowane. I tam może następnym razem porozmawiamy o różnych jeszcze innych technikach, ale wszystkie one mają na względzie obniżenie naszej samooceny. To jest pierwsze. On będzie robił to na różne sposoby. Przy pomocy czekania, stawiając ciebie w tryb oczekujący, przy pomocy podważania tych komplementów, tak? Gówno zawinięte w sreberko, tak? Że masz takie piękne włosy, ale jakbyś zmieniła kolor, to wyglądałabyś bombowo. Tak? To są różne techniki. Ja jeszcze, jak wspomnę coś, to jeszcze powiem może na następnym live. Ha! Można słuchać i słuchać. Sama nie wiedziałam, że się tak rozkręcę. No, ale mam nadzieję, że Państwo udostępnicie to wideo, żeby po prostu więcej osób widziało, żeby to stało się oczywiste, żeby to stało się, no po prostu, tak, po prostu, żeby to było wychwytywane od razu, kiedy ktoś próbuje nami manipulować. Najbardziej mi żal, szkoda młodych ludzi, tak, którzy nie mają jakiegoś doświadczenia z tymi technikami, bo te techniki, one przecież, tak jak mówię, że one nie wyglądają, manipulant nie przychodzi i nie mówi ci, co on chce z tobą zrobić, tak? Że będziesz potem czołgała się i lapała go za spodnie. Jak uodpornić 14-latka przed destrukcyjnym wpływem ojca narcyza? To jest bardzo trudna sytuacja, ja tego nie omówię teraz. Współczuję pani. Pani musi się uzbroić w cierpliwość i jeszcze raz cierpliwość i jeszcze raz cierpliwość. Nie zabraniać mu widywania się z ojcem, ale bardzo dużo rozmawiać na różne tematy, czytanie dziecku albo razem z dzieckiem takich wartościowych filmów, żeby nauczyć dziecko, co jest dobre, co jest złe, tak? Jak ludzie potrafią zachowywać się, żeby dziecko oddzielało ziarna od plewiel, nie wiem, jak to się czy to dobrze mówię po polsku, tak? No, to jest taki dłuższy temat, cierpliwości pani życzę. Ja właśnie na temat dzieci ja pomyślę, może nagram jakieś wideo. Tak, dobra kochani, to co? Na dzisiaj już byłoby wystarczające, bo mnie tu przeklną chyba, że tyle czasu zabieram.
Od plew, tak, no. Proszę mnie poprawiać, ja widzę te wszystkie przyjęzyczenia dopiero jak oglądam swoje wideo. Ostatnio zamiast zazębiać się, powiedziałam zaziębiać się. Kurczę, i no i co zrobię, już nie wycofam tego. No i dobra, zostawiłam to. Zapiszę live'a, tak. Bardzo wszystkich Państwa przytulam, kocham, dajecie mi naprawdę często otuchy, motywację i ciepła, tak jak ta pani, która napisała, niech pani wraca do Polski, bo tu jest pani dom. A, się rozpłynęłam. Nie będę to pamiętać chyba do końca życia. Uwielbiam Was i co? I proponujcie tematy, zrobimy jakieś szkolenie, myślę, że w niedługim czasie. I proszę się nie obrażać, jeśli gdzieś znikam, to jest tylko i wyłącznie... O, przy okazji też powiem jedną rzecz, dlaczego moje konsultacje są takie drogie. No to jest pojęcie względne, a to po pierwsze, a po drugie, ja nie chcę mieć konsultacji, ja chcę mieć mało konsultacji. Dlaczego? Dlatego, że ja przypuszczam to wszystko przez siebie. Ja jeszcze po konsultacji, ja mogę przez parę dni myśleć o tej sytuacji i starać się pomóc tej osobie i zastanawiać się. I są różne sytuacje, są bardzo dramatyczne czasami, z którymi się spotykam. I ja to z siłą rzeczy przypuszczam przez siebie. I było dwa razy tak, że ja się rozchorowałam. No, ja dlatego wiedziałam, że ja nie będę mogła być terapeutą, tylko coachem, dlatego że terapeuta ma wysłuchać i nic nie sugerować. A ja nie mogę nie sugerować. Ja muszę dać człowieku rozwiązania, żeby on wyszedł szczęśliwy ode mnie. Ja nie mogę patrzeć, jak ktoś płacze. Ja wiem, że to, co mówię, jest teraz nieprofesjonalne, ale to, że mnóstwo ludzi do mnie piszą, że zmieniłam ich życie, nie mniej, nie więcej, jest to dla mnie usprawiedliwieniem i w ogóle ogromnym szczęściem i zaszczytem pracować tu dla Państwa. Bardzo Państwa kocham, dziękuję za wszystko jeszcze raz bardzo serdecznie i zobaczymy się już naprawdę wkrótce, bo jestem już w Krakowie. Buziaczki moje kochani, pa, dziękuję.